Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Jedna z Waszych ulubionych chyba serii na tym kanale i to pierwszy odcinek w 2021 roku. Z tej serii, bo już parę odcinków było w tym roku, ale z innych rzeczy. Więc tak to wygląda nasze miasteczko. Przed chwilą nagrałem dla Was dwa odcinki z Wiliki i Pomocniki, więc całkiem nieźle. No ale bez zbędnego dogadania przechodzimy do dzisiejszego odcinka. A ponieważ w ostatnim odcinku nie było żadnych konkretnych komentarzy do tego odcinka, no to możemy to zaczynać bez żadnego przedociągania. Znaczy jedną rzeczą pokażę, ciekawostkę, znaczy prośba do Was w komentarzach. Nazwa dla tego ronda. Te rondo potrzebuje Waszej nazwy. Tak, tylko on tutaj się oczywiście nie chce nam ujawnić, jak ono wygląda, więc my sobie musimy je stworzyć. Rondo wygląda dosyć prosto i zacnie bym powiedział. To jest... O. No oczywiście, tylko nie będzie się chciało nam stworzyć, bo stwierdzi, że modyfikujemy grę. Dobra, zróbmy to tak i tak. Dobrze, to jest pierwsze rondo, która czeka na nazwę waszą. I to jest drugie rondo, które... Nie, na pewno nie w ten sposób. Jakby to zrobić, żeby to wyszło, jakbym chciał, żeby wyszło. Może w ten sposób. O, dobrze. I to jest drugie rondo, które czeka na waszą nazwę. Także napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie i jak powinno to się według was nazywać. Tymczasem tu mamy obłożenie metra i to naprawdę wysokich lotów, a tu mamy... No, tak nie jest, jeżeli chodzi o ten port, bo on cały czas ma tu niezły i naprawdę niezły Armagedon. I ja nie wiem, co z nim zrobić póki co, więc wygląda tak, jak wygląda. I na razie nie mam chyba pomysłów, czy cokolwiek bym chciał z nim robić. Jak w ten sposób on tutaj po prostu wygląda. W dzisiejszym odcinku nie planuję nic zbytnio do robienia co do tej części, tak samo co naszych Czarnowic, ale zobaczymy. Natomiast na pewno co widzicie, to jest zielony pasek z popytem na mieszkania. W ostatnim odcinku, który to był głównie temat z przebudowy ronda, zrobiliśmy sobie tutaj nową linię tramwajową. I ponadto nową linię metra, no tutaj właśnie mi się teraz wymknęło. Pytanie do Was jest po pierwsze, dokąd ta linia metra, ta złota tutaj powinna jechać? Czy nie wiem, czy ona powinna gdzieś tutaj wykręcić i pojechać do tych dzielnic tutaj? Może się połączyć z tą dzielnicą? Nie wiem, napiszcie mi. I ta nowa linia metra, gdzie powinna pojechać tutaj? Przecież ja sądzę, że ona może tutaj po prostu powinna się zakończyć, nie wiem. Na pewno wiem tyle, że ta linia metra będzie tu wyjeżdżać i gdzieś tu pewnie będzie pierwsza stacja jej. Ponadto później wykręci i tu będzie jechać pod górę do tejże całej dzielnicy. Także to jest to pewne. Ponadto pewne jest to, że ponieważ tu są góry, to tu będzie też kolej linowa, ale nad tym będziemy myśleć już bardziej w trakcie odcinka. Dobrze, przyspieszmy sobie na maksa naszą grę. I co tu dużo nie mówić. Zacznę myśleć nad jakimiś tutaj naszymi rzeczami. O, helikoptery gdzieś lecą, gdzieś się coś musi palić. Czekajcie, sprawdźmy. Sprawdźmy, dokąd one tak lecą. Chyba, że się skończyło coś palić i wracają do bazy. To też. Powrót do bazy. Okej. Okay. No zobaczcie normalnie. Niezły lot. To trochę ich tutaj jest. A, bo tutaj jest podwójne te. Jest podwójna siedziba, dzięki czemu one tutaj mogą sobie spokojnie właśnie lądować. I znikają. Tak? Tak. Dobrze. No to bardzo dobrze, że tu nam wszystko pracuje. Dobrze, tymczasem... no, się zrobiło tak ciemno, że nie mam co tu w ogóle myśleć. Dobra, to... Zabytyliśmy jakąś tą siatkę podstawową. Nie wiem jeszcze, nie wiem zupełnie jak tam dzielnicę wybudować jeszcze, się zastanawiam nad tym. Ponieważ tutaj jest góra i góra ma to do siebie. Jak sobie weźmiemy na mapę terenów, to jest to. Tak, że my tutaj moglibyśmy po prostu w tych dolinkach co po niektórych robić, a na tych częściach robić jakieś parki lub jakieś inne rzeczy. Chodzi mi o to, żeby bardziej tak się przystosować do tego. I chyba no nie ma co bardziej zwlekać. Tutaj przydałoby się to zrobić. Co się ten kawałek ziemi jeden kupić. Bo ile my mamy kawałków ziemi kupionych? Mamy 5 kawałków ziemi z 9. Dobrze, sądzę, że ten kawałek ziemi prędzej czy później byśmy i tak kupili. Właśnie, dokładnie. Więc kupmy też sobie i oto trzyma to ten kawałek ziemi. Kup. Dobrze, no i póki co mamy tu multum nowego miejsca. Ale co najważniejsze,
Mamy tu połączenie do naszych linii tramwajowych. Ale w sumie, czy koniecznie to będą wszystkie linie jechać tak na tej alei? Teraz się zastanawiam. Możemy sobie przeciągnąć taką ulicę i z boku puścić sobie nasz tramwaj. No to chyba nawet będzie lepsza opcja. Tylko jeszcze muszę wymyśleć, jak puścić teraz ten tramwaj, bo tutaj chyba jest z parę, jak nie parę naście linii, które czeka tylko i wyłącznie, żeby tędy pojechać. Dobrze, ja tu będę musiał nad tym pomyśleć, ale na pewno takie połączenie tutaj z tą nową właśnie aleją w tym rejonie będzie dobre, bo tu jest na prostu im potrzebne, jako taka droga z boku. O, może tak to bym powiedział. Droga z boku, tylko czy taka wielka im tu jest potrzebna? Nie wiem. No nie wiem właśnie nad tym, bo tutaj taką dużą zrobiliśmy tu i nie chciałbym tak zwężać tej alei nagle. Bo tutaj niby jest taka droga tranzytowa, tylko dokąd ten tranzyt by tu miał się ciągnąć? No nie wiem. Dobrze. Dobra, czy tutaj my możemy to jakoś wprowadzić ładnie w tunel? Bo ja bym tutaj to bardzo chętnie wprowadził w tunel. Bo tutaj jest taka dosyć duża, no duża jest ta góra. A prowadzenie tego do góry nie wygląda zbyt efektywnie. Dobrze, zróbmy sobie może tutaj po prostu większy ten. O, coś takiego. W ogóle serial mi się ostatnio skończył. Smutny jestem. Takie też życie jest smutne. Dobrze, dalej. My tu sobie zrobimy chyba... Zresztą domyślam się, że wiecie, o którym mówię. Chcę, że parę osób z was też go oglądało. Chociaż to nie jest tak, że się ogląda tylko jeden serial, ale... Jeden z paru mi się niestety ostatnio skończy. Tak to mogę powiedzieć. Dobrze, zróbmy sobie może wyjazd gdzieś tu. O. I to tego na razie sobie tutaj puścimy po prostu w ten sposób. No, nie będzie, nie jest to aż tak źle wyglądające w sumie. Dobrze, teraz tylko pytanie, czy ten nasz tramwaj będzie tu jechać? Czy będzie jechać z boku? Dobra, chyba go puścimy z boku, bo będzie to coś nowego. I przy okazji większa ulica, tak? A to jest przecież dosyć ważne. Dobrze, ja sobie teraz muszę pomyśleć, jak to puścić.
No i co? No to dużo nie mówić. Oczywiście wszedłem w swój typ robienia timelapsów. I zbudowałem całą tą dzielnicę. Oczywiście tutaj jeszcze nic nie ma, żadnych budynków i tak dalej. I tym teraz się zajmiemy, najważniejszą częścią. Jedną rzecz, której co mogę już powiedzieć na początku, tak pomijając to, że wszędzie brakuje wody, to ma linię metra i linię metra nie puściłem, więc puszczę je z wami. Metra puścimy sobie od tej stacji, to jest stacja krańcowa początkowa, jak zwał tak zwał, to ma jedną stację po środku. No i tu później się jedzie do góry, to jest bardzo trudne i później już tutaj nawet na powierzchnię wyciągnąłem tą nasze metro, bo stwierdziłem, że pod ziemią to tak już tutaj w takich warunkach trudno byłoby to w ogóle budować, więc dlatego też tam wyjeżdżam na kawałek, na sam koniec, nad ziemię. I w ogóle pociągi niedługo trzeba będzie zrobić w ogóle też, bo przydało. Dobrze, to tak, mamy nasze metro postawione. Teraz tak, fire station. Musimy tu poustawiać wszystkie budynki tego typu, bo one są po prostu potrzebne. No dobrze, mamy pierwszy fire station, next to jest komisariat policji. Czy one kosztują tyle samo? No, okej. I tyle samo chcą pieniędzy, no dobrze, czyli dużo. No dobrze, czyli niestety dużo. No, całkiem ładnie to wygląda nawet, bym powiedział. Dalej, szpital. Postawimy sobie tutaj ten blok. On nie pasuje do niczego, no bo jak postawimy ten... O, ten jest trochę mniejszy, no bo... To taki sobie postawimy tutaj na górze. Za jakiś jeden cmentarz też bym tutaj gdzieś walnął. To może tutaj gdzieś na z boku. Obok naszych tramwajów. No, cmentarz pod górką nie może być, widzę. Się przynajmniej skalanie są tutaj póki co nie podoba. Na pewno dało się jakoś postawić te cmentarze w takich warunkach, których normalnie by się nie chciały to postawić. To się inne budynki. A ten widzę, że jest jakiś strasznie uparty. Nic, w ogóle, w żaden sposób. Ani mdu. No co to ma być? O, no mam tutaj. Tu się jako tako zmieści. To niech tam będzie. No i pozostałe budynki, czyli senior. Senior plus to sobie postawimy. Na razie będzie tu. Później to sobie zmienimy lokalizację. Centrum zdrowia dziecka postawimy sobie tutaj. Bo to wygląda idealnie na coś takiego właśnie w takim miejscu. Dalej saunę. Saunę też bym wrzucił może po drugiej stronie. Nie, tu bym może coś innego wstawił. Na przykład coś takiego jak basen publiczny. Sądzę, że to może nie być zły pomysł. No i edukacja. Edukacja też wzywa tutaj nas o coś. I postawmy sobie już na początku, zanim cokolwiek tutaj wybudujemy sobie. Po pierwsze, szkoły podstawowe. No takie... Padam to na pewno bym tutaj wrzucił, bo to jest duża dzielnica. Z 3, dobra, to minimum będzie. Szkołę średnią dorzućmy jeszcze jedną tutaj na dole. I tutaj wybudowałem jeszcze w międzyczasie tę dzielnicę, zaraz wam ją pokażę. To też im powiem. No i uniwersytety. Nie mamy na razie jeszcze jako takich, więc niech będzie tak jak jest. O, taki inny nawet uniwersytet można też postawić. No i biblioteka. Z tą może być problem, chociaż o, nawet nie było problemu. To jest nowa dzielnica, którą wybudowałem przed chwilą, dzięki czemu, ponieważ kupiliśmy ten nowy kawałek ziemi, mogłem to wszystko tutaj przyciągnąć, tak jak to ma w przyszłości wyglądać. My się jeszcze dzisiaj tą częścią zajmiemy. Ona to bardzo będzie potrzebować nas. I czy coś my tu jeszcze mamy? W sensie tak, co chciałbym powiedzieć, tutaj linia tramwajowa wcześniej zawracała tutaj obok stacji metra, która była tutaj, teraz to już się zmieniło i stacja metra jest teraz w innym miejscu też. Już ją przestawiłem w kierunku tego, jak będzie w przyszłości dalej wyglądać. Ponadto tu jest multi, kulti, węzeł, bambaj i tak dalej. I jedną rzecz ja byłem bardzo ciekawy, bardzo i to jeszcze raz bardzo ciekawy, gdzie jest najbliższa zajezdnia? Okej, zajezdnia jest tutaj. To jest w miarę niedaleko, to nie ma sensu stawiać nowych zajezdni, też nie ma sensu ich tak dużo poustawiać, więc dobrze, niech będzie tak, jak jest. Tak, na razie postawiliśmy multum budynków, które jeszcze nie działają, ponieważ jeszcze trzeba postawić budynki typu poczta. No wiadomo, że poczta jest bardzo ważnym budynkiem, jeżeli nie najważniejszym obiektem. Jeżeli nie macie industrii, to koniecznie kupcie, bo to jest najważniejszy budynek w grze. I tutaj też bym sobie postawił, może pod tym by się zmieściła? No, byłoby miło, ale niestety niekoniecznie dzisiaj, no to trudno. Jeżeli nie tutaj, już mi się tu spodobało, żeby tutaj to było. O, tu widzę. No, taki ładny narożnik też bardzo. Czy ja tu widziałem światła? Tak, to były światła się
nieładnie poutwarzały. Ponadto, o, tutaj trzeba zrobić połączenie też. Dobra. I tu sobie zrobimy dzięki temu tutaj też przystanki bambajowe. Przystanków bambajowych dosyć dużo poustawiałem w większości, więc nieźle. I tu sobie zróbmy jeszcze dojście piesze. Dojścia piesze są bardzo ważną rzeczą w grze, której często zapominamy o ich budowie, ale na szczęście jako tako staram się tego nie robić ostatnio. W sensie, że zapominać. Dobra, no i tu mamy jeszcze jedną linię bambajową nową, która się tu jakoś będzie ciągnąć. Zobaczymy. Tak czy siak, jednym z największych węzłów, które tutaj powstało, to jest to. Ponadto ludzie uwielbiają te linie. Jedną nową linię stworzyłem. Jest to ta linia fioletowa. Linia fioletowa jedzie sobie tutaj, jedzie później tym mostem, bo ten most miał tylko dwie linie, więc stwierdziłem, że a może więcej by się tego przydało wszystkiego. I oczywiście się tutaj z nami miasto zgodziło, żeby się przydało tego więcej. Więc to jedzie sobie tutaj dalej i fioletowa linia później tutaj się skręca i jedzie sobie bezpośrednio, czy tu jest tunel? Nie, już myślałem, że tunel bez pokrycia. I sobie wyjeżdża i tutaj ma pętlę. Także taka linia, ona jest tam w miarę używana, bym powiedział, na niektórych przystankach bardziej, na niektórych mniej. No jak to każda linia tramwajowa. Dobrze, dajcie mi teraz chwilę i wszędzie trzeba zainstalować wodę. No i prąd też. No i teraz postawmy sobie do tego wszystkiego oczywiście nasze mieszkania. Nie mam pomysłów zbytnio, jakie tutaj poustawiać konkretnie, ale zaraz zrobimy z tego jednego wielkiego mega timelapsa. Z wiadomych powodów, tu będzie tyle obiektów do wybudowania się teraz, że ja nie będę teraz czekać po prostu na to, bo to by długo trwało. Ja po prostu włączę grę, żeby ona chodziła, a wy żebyście widzieli, jak to się powoli buduje. Tutaj na takich tych wyższych, o, w tym rejonie, ja zamierzam sobie zrobić tutaj takie dzielnice właśnie domkowe, taki miałem pomysł, tutaj jeszcze z jakimiś takimi domkami, żeby było widać, że już im wyżej, tym inne budynki trochę są już zrobione. Trochę to może zmieni nam tutaj krajobraz tejże rozgrywki górnej, ale też oczywiście tam jakieś już bloki będą bardziej przy większych alejach, taki mam pomysł do zrobienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądać. Żeby wiecie, nie było cały czas dokładnie jedno i to samo. Tak samo, nie, tutaj to może niekoniecznie, ale tutaj wzdłuż na przykład tego, to bym zrobił takie domki. Tutaj również, żeby nie było tylko bloki, tylko też były inne obiekty. A nie byśmy mieli tutaj tylko inną komunikację, a tak mamy teraz trochę coś innego. Chociaż kolej jednoszynowa tutaj też jeszcze jest do pojawienia się. Zobaczymy, czy się pojawi niedługo, czy się pojawi trochę później, ale na pewno jest też w planach. A na całym reszcie dodajmy sobie duży pędzel, coś z czego bardzo rzadko korzystam i zróbmy, żeby się tu wszędzie budowali. Tutaj akurat to poza żabkami, które za chwilę będę jeszcze montować, to nic innego już nie będzie. Przynajmniej nie mam planów, żeby coś jeszcze innego się pojawiło. A jak będzie, to zobaczymy. Dobrze wiecie, że zdanie można zmieniać tyle, ile się razy chce w Skylinesach. Więc to jest przecież dosyć duży plus. Tak, i jak żeby nie było, to jest dosyć duży plus. Dobrze, teraz trzeba powstawiać żabki i poobserwować, jak to się wszystko będzie ładnie budować.
No i dobrze, powiedzmy, że już chwilę to się pobudowało. Chwilę mam na myśli, że prawie większość budynków jest już tutaj, nabudowało się. No i tak, zobaczmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o komunikację. Dobrze, pieniądze są, to dobrze. Maxa. Okej, na razie widzę, że mało osób korzysta z metra. Nawet bym powiedział bardzo mało. Ty nie masz prądu. Dobra, to już jest niedobrze, bo to jest nasz maszt. I tutaj jeszcze ewakuację im zaraz zrobimy w sumie, bo też o tym zapomniałem. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda stacja metra. Tak, tutaj jest. Tutaj. Czy ta ma trochę lepszą sytuację? No niekoniecznie. No dobra. Tu są przejścia. Dobrze, tak? Ludzie korzystają z naszych bambajów. Okej, z tego tak powiedzmy, że no w sumie jest też noc. Co nie zmienia faktu, że nie powinni korzystać z komunikacji non-stop. Dobrze, a zobaczmy, jak tam nasz trolejbus, bo to, czego wam nie powiedziałem, to że puściłem tutaj nowy trolejbus, który jedzie do naszego centrum tutaj handlowego. O, dokładnie, to jest ten żółty. Czekaj, gdzie ty uciekasz mi tu? Okej, no parę osób z niego korzysta. I właśnie, a propos trolejbus, tych promy. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda z promami. Coś mi strasznie tu laguje. Okej, promy dobrze, bo musiałem zmniejszyć ich liczebność, ponieważ było ich za dużo. Było ich chyba z 40, pływało. A to jeszcze były czasy, kiedy po prostu tutaj był Armagedon i dlatego musiałem to zmniejszyć. Dobrze, czy coś tu jeszcze ma jakąś komunikację? Mamy kolej linową. I chyba ona tutaj zgadza, ile faktycznie osób czeka na wagoniki w środku. Dopóki nie wejdziemy w trybie chodzenia tam. No ale no, powiedzmy, że jest dobrze. Zobaczmy, tak, tu może być niezłe centrum przesiadkowe. I tak, tu jest ciekawostka, tutaj nasza kolej linowa jedzie nad ulicą z tymi moimi ulubionymi rondkami, tutaj bardzo trudno wybudować, nad nimi się długo męczyłem. Ja nie pokazałem, jak długo się tym męczyłem, ale się długo męczyłem, możecie mi wierzyć na słowo. Jestem w ogóle bardzo zadowolony, bo przed chwilą się okazało, że serwer zaczął działać. Jeszcze co prawda was na nich nie ma, co nie zmienia faktu, że już wiem, że działa, bo wszedłem na swoim drugim koncie i wrzuciło mnie tak, jakbym chciał, żeby mnie wrzucało, no mniej więcej. Jeszcze tylko jedną rzecz będę musiał poprawić, ale to już jest jedna rzecz, a nie więcej. Dobrze, i tutaj widzę, że 118 osób korzysta z tego przystanku. Tak, bo tutaj jest też jaka komunikacja ogólna na tej dzielnicy, całkiem nieźle może działać. No to dobrze, że tak dobrze korzystają z tego. Tu też zrobiłem takie kładki mega, żeby mogli sobie chodzić wszystkie strony i nie musieć schodzić do wszystkich tych przystanków, też sobie to tak poustawiałem. Dobrze, to bardzo dobrze, że tak działa. Popyt został całkowicie wykorzystany. To też dobra nowina. I tutaj nasze linie działają. To jest jeszcze jedna linia, której nie sprawdziłem. Okej, i ta też sobie całkiem nieźle radzi, bo ta linia sobie jedzie tutaj cały czas w dół i tak dalej. Dobrze, no to jeżeli tutaj tak dobrze to wszystko wygląda, to jeszcze tylko wam powiem, że tu zrobiłem sobie dzielnicę przemysł, w sensie śmieci na razie, z jednym bambajem, dzięki któremu. No i jest już tutaj po prostu jakiś transport do nich. Ewentualnie helikoptery kiedyś można tu wpuścić. No i tu mamy ten nasz tunel, który. Dobrze, żeby nie było, że tutaj ta droga jest, no jaka jest, czyli donikąd, to ja sobie ją tutaj przeciągnę trochę dalej. Tak, po pierwsze, to będzie w ten sposób przeciągnięte. I stąd będzie autostrada. Na razie dwupasmowa, bo większa mi tu jest zbędna w 100%. I jak możecie się domyślać, chciałbym ją podłączyć bezpośrednio z tą częścią, a ponieważ tutaj też jest ta jedna część, to my sobie ją podłączymy w dwojaki sposób. Czyli po pierwsze tu. No i skoro ja już wiem, że serwer działa, w sensie przynajmniej tak mi się wydaje, to oczywiście was zapraszam do korzystania z serwera, jeżeli chcielibyście ze mną mieć jakiś lepszy kontakt. Kontakt 24 TVN? Oczywiście nie, ale sądzę, że może to być dobry pomysł. Dobrze, tak, wydaje mi się, że my tu musimy coś zmienić. Bo to zostało tak wybudowane, jak my teraz to widzimy, lata temu, i to już tak nie musi wyglądać, więc dobra. Czyli jeżeli ja usunę ten przystanek, to ona gdzieś mi tu ucieknie? Nie, dobra, to na razie nie. Jeżeli zrobię w ten sposób, to masz bamba i będzie teraz zawracać tam. No to na razie może tak robić. Tymczasem ja muszę zająć się tą rzeczą. Czyli nasze helikoptery. One muszą tu być, gdzie one są. Ale my też postawimy sobie jeszcze tutaj jeden właśnie ten punkt helikopterowy. Tutaj, dokładnie.
przynajmniej chciałem go postawić, zobaczmy. Tutaj jest multum i to jeszcze raz multum drzewek, które będą potrzebować naszej pomocy, gdyby coś się tu działo. Więc jeżeli już sobie poustawiamy, że byśmy chcieli je chronić, to sądzę, że to będzie dosyć dobre. Dobry plan. Dobra, i tutaj też mogę sobie w sumie coś takiego postawić. Jak tam nasze osiedla A i B? Dzisiaj jestem ciekawy, co tam w metrze. No, całkiem. No główna to jest cały czas komunikacja dla nich. No bo później kolejna stacja to jest dopiero tutaj. Ale to dobrze, że tak dobrze z tego korzystają. Dobrze, tak jak to już przestawiliśmy sobie, to jeszcze przestawmy sobie to. Z czego to przestawiam sobie tylko i wyłącznie na chwilę, ponieważ tutaj tą drogę muszę przestawić. Musimy ją tak przestawić, żebym mógł postawić obydwa te obiekty, teraz tutaj obok tego. I tutaj zaraz też tą pętlę bambajową. My ją przyciągniemy, żeby nie było. To nie jest tak, że ja ją teraz usunąłem i jej tu już nie będzie. Nie, ona teraz tu wróci, tylko to będzie za chwilę. To jest całkiem. I sobie to przestawmy również. Tam wszędzie już jest woda, więc nie powinni nigdzie w teorii narzekać na to. I stąd sobie zróbmy zjazd autostradowy. Proszę bardzo. No i nasz tramwaj tu sobie puśćmy, żeby sobie on... No w sumie możemy go trochę przeciągnąć już dalej, skoro wiem, że tutaj jest ta dzielnica. To chwilowo sobie tutaj ten nasz tramwaj będzie zawracać w tym rejonie. Sądzę, że będzie to trochę lepiej rozwiązane, jeżeli będzie w tym... Wiem, że to nie jest atrakcja w teorii. No ale w skaraniańcach możecie mi uwierzyć, są dziwne rzeczy. Dobra. No i my to sobie przynieśmy tutaj. Dobra. Dobrze, to tak, to mamy zrobione. Jest tu nasza autostrada puszczona. Czy ja dobrze widziałem, że on tutaj tak zawrócił sobie? Aha. No dobrze, to skoro tacy są ludzie, stwierdziłem, że tutaj takich nie będzie, no to sobie zróbmy tutaj zjazd. O. A, to policja, dobra, to policja się nie liczy. Wiemy, jak to jest z policją. Dobrze, zobaczmy, jak jest tutaj wykorzystanie tego. No i oni sobie jeszcze kółeczka dobrą i inne cuda. To tak, widzę, że ewidentnie im się spodobało to, jakie takie połączenie tutaj dookoła. A, bo oni mogą ominąć sobie nieźle tutaj drogę. No to może to będzie niezły zjazd, dlatego właśnie zrobiłem taką dużą tą drogę. Może to będzie coś. I tu jest drugi wjazd do tej dzielnicy. W kierunku Starego Miasta, ale na Starego Miasta tutaj to... Właściwie to jest głównie droga wiadomo jaka. Dobra, no to jeżeli tak dobrze to wszystko tutaj działa, co widzimy, się ono działa dobrze. Okej, metro już jest trochę lepiej używane, jeżeli nie ma nocy. A zobaczmy w ogóle jak... bo jeszcze jest jedna stacja, której nie sprawdziłem. No powiedzmy, że jest po prostu ta stacja, te metro używane. Nie jakoś bardzo, nie jakoś mało, po prostu jest używane. Bo ta stacja metro, ta druga, która tutaj jest, ona jest bardzo schowana. O, i ona jest tutaj, dokładnie. I z niej korzysta 6 osób. No dobrze, to jest trochę jak... To jest trochę jak takie, by nie było, że jestem gołosłowny. Skończmy sobie to budową w tego rejonu. No i ponieważ tak, nie mam zielonego pojęcia, czy my będziemy szli w tą stronę, czy w którąś stronę, czy co i jaki w ogóle. No to my sobie po prostu tutaj zrobimy, że ta droga będzie zakręcać, a tutaj sobie postawimy jakieś rybki. Bo rybki wiadomo są bardzo dobre. I tak, my tu mamy tuńczyka, więc sobie zróbmy połów tuńczyka. Tak. Tu sobie zrobimy nawet takie dwa połowy. Tak. Tylko tu sobie zróbmy nabrzeże. Zróbmy pauzę, bo na maksa szybko dzień przelatuje. Jeżeli się włączy na maksa noc, to się jeszcze zrobi, żeby szybko ta noc się skończyła, co nie? Ja tak przynajmniej robię często. Żeby szybko się noc skończyła. Potem zapomnę wyłączyć tego w nocy i... No i tyle. Dobrze, tu jest tuńczyk. Tu jest mało tego tuńczyka. No dobra, zróbmy sobie, że tu jest jeszcze jeden. I tu będziemy mieli dużą hodowlę. Hodowle też są... Też ładnie... Nie to, to jest to hodowla. Też ładnie wyglądają. Przynajmniej moje odczucie, nie wiem jak jest wasze, ale... Sądzę, że może być podobne. Może nie. Kto to tam tego nie wie. Dobrze, ale widzę... I jeszcze trzeba je postawić ładnie, żeby nam tutaj się to wszystko idealnie poustawiało. Dobrze, w ten sposób, jeżeli to zrobimy i poustawiamy jeszcze raz, to tak, mamy tu hodowlę, tu tuńczyk, to jest tuńczyk, i nie chce się...
Faktycznie się nie chce wstać. A, bo granica chyba już mu się zaczyna. No dobrze, to tutaj będzie wyjątek taki. Trudno. Będzie postawiło się to, jak się chciało postawić. Tymczasem tutaj możemy włączyć sobie play. Czy jeszcze nie? Może jeszcze nie włączymy play. A wtedy nam się już tutaj skończy faktycznie dzień. I tu, ponieważ nie mam jeszcze zielonego pojęcia, czy będzie tutaj coś się dalej ciągnęło, czy to będzie już koniec, czy... No nie wiadomo, co tu jeszcze będzie, tak? Słowem. To ja bym tutaj sobie puścił równo z metrem, bo te metro ja bym tutaj zostawił, już jak ono jest. A tutaj te metro ładnie nam wygląda. Sobie taki wiadukcik. Ten wiadukcik jest jeden z moich ulubionych wiaduktów w całej grze. I sądzę, że on tutaj będzie idealnie dopełniał nasz... On nie jest niestety z tych budynków, które lubimy, bo on jest z takiego industries, ale takiego industries, industries, takie industries, które, no wiecie, wiecie, o co mi chodzi. Takie, które ma smog i to na potęgę. No, w ten sposób mogę to opisać. Smog na potęgę, tak wygląda ten industries. O, dobra, tu się postawiło. Tu też się postawiło. I tu się postawiło, i tu będzie po prostu dojazd do tejże dzielnicy w jakiś sposób. Naciskiem na jakiś sposób, bo jeszcze nie wiem, jak to zrobimy. Tutaj, tu nie było przystanku tramwajowego, więc będzie prościej. Tu sobie po prostu zrobimy chyba taki przejazd. O! Zrobimy przejazd. Dobra. No, powiedzmy, że wygląda to... Nie powiem, nie skomentuję tego, jak wygląda to po prostu, ale jest, to się liczy. Okej, zapisuję się, Skylines. I tu sobie zróbmy zjazd. I tu będzie pętla nasza bambajowa, bo na razie nie mam pomysłu, co tu innego wsadzić, więc... No, jeżeli mamy popyt na przemysł, bo jeżeli go nie widzicie, to jest teraz aktualnie popyt na przemysł, to musi oznaczać tylko i wyłącznie, że nasze wszystkie biura się wybudowały już. To też jest ciekawe. Tego się nie spodziewałem, że w końcu to nastąpi, bo to też dosyć długo bym powiedział, że trwało. Dobra, czy tu moglibyśmy sobie, tylko nie możemy postawić to w ten sposób, tylko w ten. Zrobić sobie przejścia dołem. O! Nie, bez łączenia. No, takie przejście ładne, no powiedzmy, że ładne, w miarę ładne. Ale dobra, już przeżyjemy to. Ważne, że jest dojście. Czy my tu mamy jakieś światła? Tu są światła. Tu nie ma światła, bo jeszcze nie ma drogi, ale będzie teraz, więc... się zaraz zerwam światła. I tutaj sobie zróbmy... Nie, no, czegoś takiego bym tutaj nie chciał. Zróbmy sobie to od tej strony. Tak, tak, ło, jak ładnie weszło. No i tu sobie zrobimy coś, czego dawno nie robiłem. Nie idzie niestety. Byłoby to zbyt piękne, gdyby tu weszło idealne łączenie, więc sobie po prostu skręcimy tym. Dobrze. Teraz tym sobie dokręcimy do tego. Dobrze. I od tego rejonu po prostu w tym kierunku będzie ciągnąć się, no wiadomo co. Tylko teraz musimy jeszcze jakoś to podłączyć. Tak, tym. O, wyjdzie. No to jak wyjdzie, to ładnie, to całkiem zacnie. Dobrze. Sobie zrobimy to w ten sposób. I tutaj podłączenie. Dobra, no i mamy jakąś już tutaj drogę przygotowaną w przyszłości gdzieś. Nie wiem gdzie, ale gdzieś to będzie pewnie jechać. Dobrze, zobaczmy teraz jeszcze, jak tutaj nasze metro wygląda, bo ja wiem, że ja tutaj jakie budowałem. To było tak bardzo... No, wybudowane było w bardzo ciekawy sposób, to pamiętam. Moglibyśmy sobie może po prostu zrobić to w ten sposób. Tu, okej. Musiał być większy zjazd. Tu, dobra. I no, powiedzmy, no, ujdzie, dobra. Ujdzie. Nie ujdzie. Tak, tak wygląda dyskusja wewnątrz mnie. Ujdzie. Ale tutaj to z kolei też koniecznie trzeba zmienić, czyli nasz trolejbus, on na pewno nie będzie tak wyglądać. To była tylko tymczasowa, więc sobie wybórzmy jedną i drugą. I tutaj sobie zróbmy
normalną drogę z drzewkami, natomiast tutaj będzie to, no tak, kawałek, możemy sobie puścić to w ten sposób, natomiast dalej to tu mi skręci, na pewno, chociaż możemy to sobie zrobić w ten sposób nawet. Dobra, tutaj sobie to skręci i tutaj będzie się ciągnąć jeszcze jakiś kawałek, sobie puścimy tego trolejbusa. Niekoniecznie duży kawałek, ale żeby był. Taki mam plan. Dobra, i tutaj on... No będzie walczył z nami, na pewno. Bo to nie jest jego preferowany sposób na zakręty. O, ale wyszło. No i sobie na razie dociągniemy ten trolejbus z tym... Tak, tutaj się nam to rozjechała ta siatka, no bo się tu musiała rozjechać, bo widzieliśmy to już wcześniej, że się rozjedzie. Ale dobra, powiedzmy, że przeżyjemy to. Tego nie przeżyjemy z kolei. I tutaj sobie zróbmy podłączenia. No, w ten sposób. I żeby tutaj były też jakieś skrzyżowanka, dobra. Tam mamy zrobione, tutaj dzielnica się jako tako rozciąga. Tak, tu jest, aż się prosi, a taki przerzut dalej prosty. W sumie można by tutaj coś takiego zrobić. Bo ile tutaj te skrzyżowanie, tak jak teraz zrobiliśmy, było całkiem atrakcyjne, to tyle pomysł na zmianę tego i jeszcze lepiej to podkręcenie jest jeszcze bardzo ciekawy. Więc zakręt i on będzie robiony... To będzie chyba... O, czekaj... W ten sposób. No, chyba tylko od tej strony sobie zbudujmy. Powiedzmy, że poszło to całkiem nieźle. I tutaj sobie to zakręci. Dobrze. To wyrzucimy. I chyba będzie nieźle. Dobrze, teraz tak. Rzeczy ważne i ważniejsze. Bo chcę dokończyć już tą dzielnicę jako tako na dzisiejszy moment. To tak, tu będzie ciąg dalszy tej dzielnicy, to po prostu na razie w ten sposób ujmiemy. Ciąg dalszy nastąpi tej dzielnicy, natomiast w jaki sposób ją zakończymy, to będzie mniej więcej tak, coś takiego. Dalej, tu będzie podłączenie na razie w takie chamskie, bo nie mam pomysłów jak to lepiej sensownie teraz zrobić. Tu będzie ścieżka rowerowa i tu będzie kolejna taka. Dalej, żeby nie było... Tutaj sobie byśmy postawili targ, bo najbliższy targ jest daleko. Ogólnie targi bardzo rzadko stawiamy ostatnio, tak się tak zastanowiłem w sumie. To możemy postawić tutaj może targ jakiś taki. One są ogromnych rozmiarów, a tutaj to już w ogóle, wiecie, jest taki ogromny rozmiar, to nam nie idzie na rękę, ale dobra. A, my tu mamy jeszcze tą drogę, to do tej drogi spokojnie sobie to postawimy. Co nie? My tu sobie zrobimy taką drogę. No i na razie do tego tutaj będzie do tego targu dojście od naszego przystanku tramwajowego, z którego byśmy sobie zrobili na nim przystanek, bo na nim teraz go nie ma. To jak tu sobie zrobimy przystanek, to będzie idealnie podłączone. Panie, no po prostu idealnie to wygląda. I tu sobie zróbmy na razie taki lifting dosyć duży, w sensie może bez przesady z takim dużym. O, a coś takiego. Dobra, to mam zrobione. Tutaj jest w przyszłości to jakieś... Tu na górze, żeby nie było, to będzie coś. Nie wiem co, ale będzie naprawdę jakieś coś. Takie coś wielkiego będę chciał tam postawić. Także tak. Przypomnijcie mi w komentarzach, napiszcie mi, co mam zrobić w kolejnym odcinku. Bo ja zapomnę, jak teraz pomyślę. Więc napiszcie mi koniecznie w komentarzach, że mam zrobić schrony. I to ma być rzecz, którą mam zrobić w kolejnym odcinku. Jeżeli mi to napiszecie, to będę pamiętać. Jeżeli mi tego nie napiszecie, to tego nie będę pamiętać. To ja już wiem, to już się tak zna. O, tu jest kółko. Czekajcie, ja zaraz na to spojrzę z innej perspektywy. Bo to wygląda aż na coś niemożliwego. Chyba na istotę zwykłą prostą drogę. Taki był mój plan. A tutaj sobie zrobimy... Tu nie będzie połączenia tych ulic. Od razu mówię, tu będzie tylko przejście piesze. Z jednej i z drugiej strony, więc to będzie zrobione w ten sposób. I tu będzie zrobione w ten sposób. Chciałem, żeby to się podłączyło może w ten sposób. Musi być raz tak. Dobra, ujdzie. Powiem tak, ujdzie. I zróbmy sobie tylko pętelki dla naszych tutaj tych linii, czyli tramwaj.
Musi tu być podwójna pętla, bo taka tu była pętla wcześniej. Tutaj dokładnie nie było, ale wiemy, o co chodzi. Wyłączmy siatkę. Cyk, cyk, cyk i tu cyk. Cyk. Dobrze, na razie sobie zrobimy to w ten sposób. I tutaj będzie ciężej. Najchętniej bym sobie zrobił coś takiego, ale wiemy, jak to by się wyglądało. Chociaż nie, no, nie robimy czegoś takiego. Okej, okay, i tu sobie zrobimy podłączenie. I tu sobie zrobimy, o, coś takiego, dobra. I to wygląda całkiem nieźle. Ja cały czas słyszę fajerwerki, tak tylko bądź ciekawskie. A przecież Sylwester się już skończył! I to tak bym powiedział ładnie temu. Nie biorąc pod uwagę mój czas nagrywania tego odcinka. Okej. Okay. Widzę, że to się wybrzusza, jeżeli... To pętlę też mogę was kiedyś nauczyć, wytryki, pomocniki, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, jakbyście chcieli wiedzieć, jak je budować. Chociaż ja je pokazuję tak ładnie i po kolei, że trudno byłoby ich stąd nie umieć. No ale mogę zrobić specjalny ten odcinek, tylko mi napiszcie. Bo tak, bo triki i pomocniki nagrałem dwa odcinki już początkowe. Więc jak coś, to możecie mi pisać w komentarzach, czy tam na serwerze, czy gdzie tam chcecie, propozycjami oczywiście. One nigdy nie znikają, to tak mogę to powiedzieć. Wszystko, co piszecie, to kiedyś zawsze gdzieś tam się pojawi później. To jest ciekawe. Linii to ja nie usuwam. Dobrze, no to nie chcę usunąć linii, ty nie rozumiesz mnie? Dobrze, i tutaj sobie zróbmy te przystanki, natomiast tu dalej będą normalnie te przystanki podobne, bo normalnie, czyli tak jak powinny być, te tramwajowe mają być przed skrzyżowaniem, a autobusowe mają być po skrzyżowaniu. Oczywiście chodzi o kierunek jazdy pojazdu. Żeby nam nie nakładało się, że na przykład tramwaj na który karni ma dwa przystanki, co nie? Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to wie, o czym mówię. Przystanki królikarnia i królikarnia kolejny dla... To jest chyba 18, jeżeli dobrze pamiętam. Już dawno mnie tam nie było. Pandemia i te sprawy. No to faktycznie to był odjazd. Dobrze, zobaczmy. Pójdzie to, pójdzie. Świetnie. Okej. Okay. No i w ten sposób mamy tu... A nie, czekaj. Ty tu tego przystanku nie chcesz. Ty chcesz tu przystanek i ty chcesz tu przystanek, a ten w ogóle... Wywalmy, dobra. No i trolejbus do ideału, bo już ten odcinek mam pewnie wyszedł strasznie długi. Ja wiem, że wy lubicie długie, ale YouTube nie lubi długi. No i też nie, osoby, które się pojawiam tutaj pierwszy raz na kanale, też nie lubią długich odcinków. Niestety, taka jest prawda. Dlatego długich... Ale no. Tak niestety to działa. Dobrze, no to tak, sobie trolejbus wyciągniemy. To jest tak, jak on tu ma przystanki? No tak jak mówiłem, on powinien mieć przystanki po skrzyżowaniu. To będzie dosyć daleko od siebie, te przystanki będą. Żeby nie powiedzieć, że bardzo daleko. Ale możemy to szybko naprawić. Wystarczy poprzestawiać te przystanki. Tak jak powinny być, one tak jak są. O! No i powiedzmy, że już jest całkiem nieźle. I tu przystanki będą częściej, tak samo jak te tramwajowe będą często. Chociaż... Tak myślałem, że ja tu coś pokręciłem nie tak z tym zakrętem. Czekaj, czy ja to zmieniłem znowu? Dobrze, jest dobrze. Nie, to tutaj sobie zrobimy te przystanki w inny sposób. Bo tu byłby dystans 1, to takiego nie chcę. Chociaż... Dobra, dystans 1 jeszcze ujdzie. Bardziej mi chodzi o to, żeby... O, tu był przystanek, jeden i drugi. I tu na pętli zrobiłem przystanek obok tramwajów, żeby jakby coś mogli sobie poprzechodzić tam. Dobrze, no to chyba już jest wszystko dobrze. No i metro tu w przyszłości będzie gdzieś tam daleko jechać. Tak, ta linia metra teraz dużo zyska, jeżeli właśnie ją otworzyliśmy w ten sposób. Nasze miasto. I naprawdę, tak, oni tutaj teraz się to powiększy, zyska i w ogóle będzie się tutaj teraz działo ciekawie. Tak, tu będzie park w przyszłości, przynajmniej jest taki plan, widzieliście. Ja naprawdę bardzo chciałem postawić to tutaj. Ale nie ma jak.
No bo udało się, dobrze, już niech będzie tak jak jest. Skoro się udało, to już niech będzie. No i tu na tym terenie tego całego chcę poustawiać biura sobie, żeby to i raz wyciszyć, i dwa biur tutaj mamy bardzo mało w rejonie, więc sądzę, że to będzie jakaś dobra nowość. Tak, tutaj nam dzielnice się pozmieniały. Tam musimy coś ustawiać. Tu jest nowa dzielnica, nie ta, tylko nowa. I tu będzie mieszkalna dzielnica. No, trochę się tu pokręciło. Nie powiem, że nie. Dobra, dzielnicami już będę nie dzisiaj się zajmował, czyli ich ładnym układaniem, tak żeby wyglądały zacnie, a nie jak teraz wyglądają, że ktoś się narysował jak kura pazurem. Czy coś my tu jeszcze mamy? To tak, po pierwsze to. To będą biura IT. I druga rzecz, jeżeli tutaj już się to wszystko buduje, a buduje się i tak to widzę, to tu będzie handel na wysokim poziomie, a po drugiej stronie będą mieszkańcy. Więc dobrze. No niech będzie, tak jak to teraz narysowałem. Dobra. No i trochę pozmienialiśmy sobie tutaj w dzisiejszym mieście. Nie no, w końcu może mieszkańcy będą mogli się budować normalnie, bo tak dużo ich teraz tutaj miałem. A, no i bym zapomniał. To już zrobię poza odcinkiem tutaj tą budowę. Bo już naprawdę mam tak mało odcinka czasu, że zaraz live'a będę mieć. No wiemy, jak to jest z live'ami. Przydałoby się na nim być i się na niego nie spóźnić. Wiecie, spóźnić się na własnego live'a to tak trochę... No, no powiedzmy, że nie powinno to się przytrafiać zbytnio. Dobrze, to tak, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Tak, z tego korzystałem nieźle. Tu mamy nowy zjazd. On jest... im się spodoba... A nie, bo tutaj... Bo to będzie taka nowa droga, duża droga, którą mają wjazd właśnie tutaj z tyłu do tego wszystkiego. Więc sądzę... No i most, zobaczcie, no one idealnie tutaj, jak dla mnie, się przynajmniej ze sobą kompletują. Jeszcze był jeden most, który by idealnie jeszcze tutaj się podciągnął, ale stwierdziłem, że może, bez przesady. Już nie jest źle, tak jak to jest, teraz wygląda. No i będziemy patrzeć, jak tutaj to będą korzystać z tego ludzie. Na koniec jeszcze zobaczmy tylko, jak korzystają z naszego tutaj tunelu. Czyli połączenia autostradowego. Nieźle. Nieźle, naprawdę nieźle. To dobrze. O. O, o. Opróżniły nam się wszystkie cmentarze. Ciekawe, do których cmentarzy. Z tego, co mi się kojarzy, to one się opróżniają do innych cmentarzy, co nie? Czym? W sumie to nie wiem. Nie wiem, jak to jest z tymi cmentarzami, jak one się opróżniają. Jak wiecie, to mi napiszcie w komentarzach, bo byłoby miło w końcu to wiedzieć. Przydałoby się. Które są tutaj potrzebne, a właściwie niezbędne. To jest podstawówka. I tutaj jeszcze jedna szkoła średnia. I najważniejszy budynek w grze, czyli poczta. Bo poczty tutaj na przykład nie stawiałem ostatnio, dawno. Sobie postawimy tutaj pocztę. I drugi obiekt pocztowy będzie tutaj. Także chyba to tyle. Skotownię jakąś mamy w mieście, to oni będą sobie tutaj działać, a tutaj... Okej, dobra, jeszcze Fire Station by im się przydało. No tak widzę, no byłoby kiepsko, gdyby rybki były już na ciepło. Wolałbym, żeby były mimo wszystko na początku na zimno. Dobrze, tutaj i jak wygląda sytuacja sanitarna? A, ujdzie, możemy zostawić coś małego. A tym, żeby tutaj było, bo mamy dużo pieniędzy, to możemy postawić im tutaj, proszę bardzo, ogród jogi. Coś takiego, ekstra budynek, który bardzo ludzie uwielbiają. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No dziś budowaliśmy sobie tą mega dzielnicę i tu oczywiście będzie park, żeby nie było. Ten rejon jest przygotowany pod park, który się pojawi w przyszłości. Taką tu górkę sobie dzisiaj po części już zajęliśmy, ale zobaczymy. Jak macie jakieś pomysły, jak mamy wyglądać, to oczywiście piszcie w komentarzach. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No, ładnie to się rozwija to miasto. Cześć!